Kempa o stanie Zbigniewa Ziobry. Ocean cierpień. Wciąż napływają kolejne niepokojące wiadomości na temat stanu zdrowia Zbigniewa Ziobry. Politycy suwerennej Polski przekazują informacje na temat trudnych rokowań i zaawansowanego stadium choroby. Beata Kempa powiedziała w najnowszym wywiadzie o oceanie cierpień. To nie brzmi krzepiąco. Zbigniew Ziobro z życia publicznego wycofał się w grudniu ubiegłego roku. Niedługo później politycy z jego partii poinformowali, że jest poważnie chory. Potem okazało się, że toczy walkę o życie. Straszliwa diagnoza mówi o zaawansowanym stadium raka przełyku z przerzutami. Rokowania w takiej sytuacji są bardzo złe. Współpracownicy Zbigniewa Ziobry wciąż jednak podkreślają, że modlą się o zdrowie dla niego i wierzą, że pokona nowotwór. Beata Kempa o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry. Teraz nowe informacje na temat stanu zdrowia prezesa suwerennej Polski przekazała Beata Kempa w rozmowie z dziennikarzem programu Graffiti w Polsat News. Pan minister bardzo walczy. My wszyscy jak może wspieramy, przede wszystkim modlitwą. Bardzo wiele osób zapewniało, że w taki sposób chce pana ministra wesprzeć. Nie wyobrażam sobie, żebym robiła jakieś fotki z sali, gdzie jest ocean cierpień, powiedziała. Odniosła się w ten sposób do głośnych słów Leszka Millera. W rozmowie z gazeta.pl zasugerował on, że Ziobro może symulować, żeby uniknąć odpowiedzialności. Na pytanie, czy ewentualne przesłuchiwanie Ziobry nawet w szpitalu nie byłoby nieludzkie, odpowiedział on, tylko że ja nie mam pewności, czy on jest rzeczywiście chory. Zauważ, że żadna zaprzyjaźniona telewizja nie weszła na oddział, na którym leży, w mediach społecznościowych nie pojawiło się ani jedno zdjęcie ze szpitala, tłumaczył. Podkreślił też, że historia zna sytuację, że ludzie udawali ciężko dotkniętych najróżniejszymi schorzeniami, również chorobami psychiatrycznymi, byle tylko uniknąć odpowiedzialności. Jego zdaniem należy więc odpowiedzieć na pytanie, czy i na co choruje były minister sprawiedliwości. Kempa mówi o oceanie cierpień. Ziobro ma nowotwór. Beata Kempa nie kryła zbulwersowania tą wypowiedzią. Choroba jest bardzo ciężka, wystarczy w internecie wrzucić, ile jest informacji i jakie są rokowania, podkreśliła. Tak się czasami zastanawiam, ktoś, kto formułuje tego typu myśli, a jest tak długo w polityce, ktoś kto również został w życiu osobistym bardzo mocno doświadczony. Europosłanka w Polsat News dodała, że nie wyobraża sobie robienia jakieś fotki z sali, gdzie jest ocean cierpień, po to, żeby zadowolić jakiegoś polityka. Wcześniej Patryk Jaki, który w zastępstwie Ziobry, kieruje partią, poinformował, że prezes suwerennej Polski przechodzi drugą chemioterapię i walczy, choć rokowania są trudne. Wiem, że Zbigniew Ziobro z tego wyjdzie, bo 3RP tak go przećwiczyła, że on z tego wyjdzie. Wróci i będzie walczył, stwierdził Jaki.